Polsat Wrocław. W zespole gości pojedzie Krzysztof Zieliński. Trójka to Wojciech Załuski. Czwórka Zbigniew Lech. Piątka Dariusz Śledź. Z szóstką zobaczymy Piotra Protasiewicza. Z siódemką pojedzie Piotr Baron. I z ósemką jako rezerwowy Krzysztof Jankowski. Z dziesiątką Sławomir Derdziński. Z jedenastką zobaczymy dziś Mirosława Kowalika. Dwunastka to Krzysztof Kuczwalski. Trzynastka Mark Loran. Czternastka Wiesław Jaguś. Z piętnastką Tomasz Bajerski. I z szesnastką jako rezerwowy ma szansę dziś wystąpić Robert Kościecha. Proszę Państwa. Jest niezbyt twardy, jest dość przyczepny, ale taki właśnie tor umożliwia walkę na całej szerokości, na całym dystansie i miejmy nadzieję, że taką walkę podczas dzisiejszego spotkania oglądaliśmy. Zawodnicy zespołu gości troszeczkę byli zaskoczeni takim stanem toru. Rozmawiałem z nimi przed zawodami, mówili, że spodziewali się tu w Toruniu toru bardzo twardego, takiego betonu. No i przez cały czas na takim właśnie torze do tego dzisiejszego arcyważnego, podkreślam jeszcze raz, spotkania się przygotowywali. No stan toru troszeczkę ich zaskoczył. Zresztą za chwileczkę spróbujemy porozmawiać z Wojciechem Załuskim, który przeprowadzał próbę toru. Ocenia przygotowanie toru przed dzisiejszym spotkaniem. Uważam, że jest bardzo dobrze przygotowany. No, że nie ma żadnych kombinacji. Bardzo dobrze. A czy spodziewaliście się, że tak właśnie będzie toruński tor wyglądał? No, jak wiemy, że tutaj Toruń nie kombinuje za bardzo z torem, tym bardziej na nas. No, robią tak i na jakim jadą. No, wyczuwa się ta atmosfera. Krzysztof Kuczwalski, na pewno będzie to nerwowe spotkanie. Mówiłem, komplet publiczności, proszę Państwa. Tomik Knudsen pojedzie w kasku żółtym. Krzysztof Zieliński w białym. Jacek Krzyżaniak w czerwonym i Sławomir Derdziński w niebieskim. Zastygli bez ruchu pod taśmą. Wystartowali. Jacek Krzyżaniak. Proszę Państwa, Jacek Krzyżaniak, za nim Tomik Knudsen. I w tej chwili Zielińskiemu zdefektował motocykl, wykorzystał to oczywiście Sławomir Derdziński, jest na trzeciej pozycji owacyjnie. Miejscowa publiczność wita tę sytuację właśnie na torze. Jacek Krzyżaniak na prowadzeniu, za nim Duńczyk Tomik Knudsen, trzeci Sławomir Derdziński. No i proszę Państwa, zanosi się na zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Zwycięstwo Apatora, miejmy nadzieję, że tych zwycięstw będzie więcej. Na razie, proszę Państwa, z wielką przewagą Jacek Krzyżaniak na prowadzeniu. Za nim Tomik Knudsen, trzeci Sławomir Derdziński. On nie musi szarżować. On wie, że w tej chwili Torunianie jadą na 4-2. I jeśli tak się zakończy, to oczywiście pierwsze biegowe zwycięstwo w meczu. Nic tu się, proszę Państwa, już nie może wydarzyć. Jacek Krzyżaniak zdobywa 3 punkty. Duńczyk Tomik Knudsen tylko 2. Jeden punkt dla Sławomira Derdzińskiego, a więc pierwsze zwycięstwo 4-2. Muszą zadecydować o tym, jak przełożyć motocykl. No i wtedy, myślę, zawody będą dużo, dużo bardziej ciekawe. A my oglądamy na zwolnionych zdjęciach właśnie znakomity, fantastyczny start Jacka Krzyżaniaka i nieudaną pogoń Tomik Knudsena za Torunianinem. Proszę Państwa, komplet publiczności, mówiłem, ci wszyscy ludzie spragnieni są tytułu drużynowego mistrza Polski. Załuski, wrocławianie gotowi, ociąga się trochę Krzysztof Kuczwalski. Nerwowo, długo trzyma pod taśmą zawodników, ale już wystartowali. No i proszę spojrzeć, proszę Państwa, Mirosław Kowalik na pierwszym miejscu, Wojciech Załuski na drugim, na trzecim Krzysztof Kuczwalski. I Zbigniew Lech na razie okupuje czwartą pozycję. Znakomitymi startami dzisiaj popisują się Torunianie. Trochę gorzej wyszło Kuczwalskiemu, ale zajmuje trzecią pozycję. A trzecia pozycja to, proszę Państwa, oznacza, że ten zawodnik może zdobyć jeden punkt. Mirosław Kowalik. Drugi Wojciech Załuski. Trzeci Krzysztof Kuczwalski. Czwarty Zbigniew Lech. Ale mam wrażenie, że teraz Lech zbliża się do Torunianina, żeby Krzysztof Kuczwalski nie popełnił jakiegoś błędu. Olbrzymią przewagę ma Mirosław Kowalik. Jeśli nic się nie przytrafi, proszę Państwa, powinien w spokoju dowieść 3 punkty. Olbrzymia przewaga. Mirosław Kowalik, 3 punkty. 2 punkty dla Wojciecha Załuskiego, 1 punkt dla Krzysztofa Kuczwalskiego i bez punktu
Zbigniew Lech. Drugie zwycięstwo, proszę Państwa, w stosunku 4-2. Bardzo ambitna pogoń Zbigniewa Lecha za jadącym na trzeciej pozycji Krzysztofem Kuczwalskim. Tam przez moment wydawało się, że Lech nawiąże walkę z Kuczwalskim pierwszego spotkania. No, ale od tematyki żużlowej, tej bezpośrednio, na chwileczkę musimy odejść, bo niestety stało się to, czego się obawialiśmy. Zaczyna padać, proszę Państwa. Mirek mówił już o tym, że ten tor był zalany wodą, że te ostatnie opady deszczu sprawiły, że tutaj sporo wysiłku włożyli organizatorzy w przygotowanie toru. A powiedzieć zawodnik z Wrocławia, bezsprzecznie lider swojego zespołu. No i proszę Państwa, przed nami wyścig trzeci. Mark Loran, Dariusz Śledź, Wiesław Jaguś i Piotr Protasiewicz. Wystartowali, został Jaguś! Został chyba też, wydawało mi się, Mark Loram. No i proszę Państwa, czyżby wrocławianie już się otrząsnęli po tych dwóch przegranych wyścigach? Ale sądzę, że Mark Loram będzie ścigał swoich rywali. Teraz po wewnętrznej zbliżył się, zdefektował motocykl Dariuszowi Śledziowi. Mark Loram jest zatem na drugiej pozycji. Obejrzał się w tej chwili Piotr Protasiewicz. Chyba jeszcze nie wie, że Dariuszowi Śledziowi zdefektował motocykl. Za moment się o tym przekona. Prowadzi Piotr Protasiewicz, za nim Mark Loram i Wiesław Jaguś na trzeciej pozycji. Wydaje mi się, że nieco zbliżył się Loram do prowadzącego Protasiewicza. Może będziemy świadkami walki na ostatnich metrach. Coraz bliżej Loram Protasiewicza. Jaguś jedzie po jeden punkt. No a teraz prawie cały stadion domaga się tego, aby Mark Loram wyprzedził swojego rywala. Czy uda mu się ta sztuka? Jest bardzo blisko, ale nie. Jednak Piotr Protasiewicz 3 punkty, Mark Loram 2, Wiesław Jaguś 1, a więc bieg remisowy 3-3. No i nareszcie to, czego oczekiwaliśmy, proszę Państwa, nareszcie walka na torze, nareszcie emocjonujący wyścig. No pech Darka Śledzia, który znakomicie wystartował. Przez moment wrocławianie jechali na 5-1, bo na pewno będzie się starał odrobić stratę punktową w kolejnych biegach. Bardzo efektowny, bardzo ładny wyścig, znakomita pościg Marka Lorama za Piotrem Protasiewiczem i na tego zawodnika, właśnie na Piotra Protasiewicza, myślę, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. To pierwszy sezon startów Piotra Protasiewicza po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Ja przypomnę, Protasiewicz startował onegdaj w barwach nieistniejącego już przynajmniej z nazwy klubu Morawski Zielona Góra. Kutkiem tam startuje. Mieli Państwo się okazję przekonać w poprzednim wyścigu. Mirosław Kowalik, zwycięzca drugiego wyścigu w kasku czerwonym, i Wojciech Załuski w żółtym. Został Mirosław Kowalik, zakopał się, zupełnie nie wyszedł mu ten start. No i teraz liczymy na to, że Torunianie jednak będą przesuwali się do przodu. Zrobił to już Tomasz Bajerski, jest w tej chwili na drugiej pozycji. Mirosław Kowalik po wewnętrznej wykorzystał to, że jadący w żółtym kasku Wojciech Załuski został wypchnięty na zewnątrz. I teraz może Tomasz Bajerski po zewnętrznej. Bardzo blisko siebie, ramię w ramię, znakomita jazda, proszę Państwa, a więc po przegranym starcie, zdecydowanie przegranym starcie, znakomicie Tomasz Bajerski się zachowuje. No i widzę, że Mirosław Kowalik także tutaj daje sobie dzielnie radę, przegrał. No i proszę spojrzeć i posłuchać, co dzieje się na torze i jak zachowują się kibice. Euforystycznie jest to przyjmowane, jazda Torunian, Tomasz Bajerski na prowadzeniu, Mirosław Kowalik w tej chwili na drugim miejscu. Na trzecim jedzie Piotr Baron i na czwartym Wojciech Załuski. A więc proszę Państwa, znakomita, wyborna forma obu Torunian. Tomasz Bajerski 3 punkty, Mirosław Kowalik 2. 1 punkt dla Piotra Barona i bez punktu Wojciech Załuski. Podwójne zwycięstwo Apatora Elektrolux. No i znów bardzo efektowny wyścig, walka na torze, wspaniałe pojedynki i podwójne zwycięstwo. I rośnie przewaga Torunian w tym arcyważnym, arcytrudnym, przynajmniej mogło wydawać przed zawodami spotkaniu. Powiększa się ta przewaga, ale niestety, proszę Państwa, coraz bardziej rzęsisty deszcz nad toruńskim stadionem i raz, że na pewno zmieni się sytuacja na to, że na pewno zmieni się ta nawierzchnia toru, to po pierwsze, a po drugie bawiących się kibiców Sparty znani są z tego, że są kolorową grupą, puszczają świece dymne. No z reguły bywało tak, że wszystko... Który teraz nastąpi za zawodnika, który miał wystartować
w nominalnym składzie za zawodnika z numerem drugim. W wspomnianych zdjęciach fragmenty poprzedniego biegu Tomasz Bajerski. Jeszcze Mirosław Kowalik na trzecim miejscu, ale za moment wyprzedzi Piotra Barona. Przesunie się na drugą lokatę i już tych dwóch punktów nie odda żadnemu z wrocławian. Poza monitor Piotr Protasiewicz podjeżdża, stara się jak najlepiej usadowić pod taśmą. Bardzo dobrze Piotr Protasiewicz, Dariusz Śledź lepiej niż w pierwszym swoim występie. No i proszę spojrzeć, dwaj wrocławianie na przodzie, a Loram z Derdzińskim zajmują trzecią i czwartą pozycję. Żeby słowem Derdziński za bardzo nie przeszkadzał Markowi Loramowi. Już Loram jest na trzecim miejscu i teraz ma lepsze pole do ataku. Dariusz Śledź teraz przejął trudy prowadzenia tego wyścigu. Piotr Protasiewicz obok niego. Blisko siebie wrocławianie, ale też coraz bliżej jest Mark Loram. No i pewnie teraz zaatakuje na tej prostej. Piotr Protasiewicz jeszcze drugi, obejrzał się. Mark Loram nadal na dużej prędkości. Wydaje mi się, że zaatakuje ponownie. Trochę nerwowo jedzie Protasiewicz, Śledź prowadzi. Wydaje się, że jemu nic nie zagraża. No i teraz właśnie Mark Loram, jeszcze jedna szansa. Nadal Dariusz Śledź i Piotr Protasiewicz prowadzą. Czy Mark Loram przeciśnie się, czy wejdzie w środek? A więc jednak nie, proszę Państwa. Podwójne zwycięstwo gości 5-1. Niezwykle skuteczna okazała się ta rezerwa taktyczna wrocławian, a ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na fantastyczną wręcz jazdę parą wrocławian, to znaczy Dariusza Śledzia i Piotra Protasiewicza. Mark Loram na pewno jest zawodnikiem, którego stać było na wyprzedzenie i Dariusza Śledzia, i Piotra Protasiewicza. Ale... Znakomicie Piotr Protasiewicz, Dariusz Śledź na drugim miejscu. No i tutaj było już bardzo trudno. Sławomir Derdziński jeszcze wydawało się, że próbuje tutaj atakować. Przejechał na zewnętrzną. Tu Piotr Protasiewicz i Dariusz Śledź. Umowa przedbiegowa przyniesie efekt w postaci punktów. Zbigniew Lech, pierwsze pole startowe. Obok niego Krzysztof Kuczwalski, Tomik Knudsen. Tomik Knudsen, który na razie ma tylko 2 punkty, a miał być liderem w swoim zespole. No i proszę Państwa, olbrzymie kłopoty Krzysztofa Kuczwalskiego z utrzymaniem się na motocyklu. Opanował jednak. No a my emocjonujemy się tym, co robi Jacek Krzyżaniak i Tomik Knudsen. Przed chwilą wydawało się, że Jacek Krzyżaniak jednak wyprzedzi Duńczyka. Jest jednak na drugiej pozycji. Ale z pewnością będzie próbował ataku to po jednej, to po drugiej stronie. Tomik Knudsen prowadzi. Tuż za nim Jacek Krzyżaniak. Na trzecim miejscu Zbigniew Lech i daleko z tyłu Krzysztof Kuczwalski. No ale te pozycje zawdzięcza właśnie nierozwadze na starcie. Dobrze, że nie doszło do upadku. No ale pan Krzysztof w tej chwili musi zadowolić się tą czwartą pozycją i próbować ataków na prostej czy na wirażach. Tomik Knudsen, Jacek Krzyżaniak za nim. No i jeszcze jedna okazja do ataku dla pana Jacka. A więc goście wygrywają 4-2. Tomik Knudsen 3 punkty, Jacek Krzyżaniak 2. 1 punkt dla Zbigniewa Lecha i Krzysztof Kuczwalski bez punktu. No i emocje, proszę Państwa, wzrastają, ale równocześnie niestety topnieje przewaga toruńskiego Apatora. Już tylko 2 punkty przewagi Apatora nad Spartą. Bardzo zacięte będzie to spotkanie, jak wielkie emocje opanowały teraz zawodników. Myślę, że Krzysztofa Kuczwalskiego po prostu poniosły nerwy. On chciał wystartować jak najlepiej, tym bardziej, że miał jako przeciwnika Tomik Knudsena, z którym już przecież jeden z Torunia Mazur Krzyżaniak wygrał. Dlatego właśnie myślę, ten błąd na starcie Krzysztof Kuczwalski popełnił. No ale ten błąd kosztował Torunian 2 punkty. W tej chwili widzę, że zerwała się tasiemka z tego urządzenia startowego. Protasiewicz czy Tomasz Bajerski? Piotr Protasiewicz. Wiesław Jakuś jeszcze drugi, ale po zewnętrznej chyba przyspieszy teraz drugi z juniorów, Piotr Baron. Bardzo blisko siebie. Oj, zepchnięty został trochę Wiesław Jakuś. Tomasz Bajerski chyba jednak nie będzie brał udziału w tym wyścigu. Co
coś szwankowało przy tym motocyklu, jest zupełnie daleko, daleko z tyłu. Prowadzi Piotr Protasiewicz, Piotr Baron na drugim miejscu, Wiesław Jaguś na trzecim. No i proszę Państwa, w tym młodzieżowym pojedynku lepsi okazują się wrocławianie. Jeśli można słyszeć ciszę, to właśnie słyszymy. W tym momencie trybuny zamarły, zastygły. Nie słychać szelestu, tylko warkot motocykli. Nie takiego przebiegu spodziewali się z pewnością fani Speedwaya w Toruniu. Piotr Protasiewicz, 3 punkty. 2 punkty dla Piotra Barona, 1 dla Wiesława Jagusia. No i bez punktu Tomasz Bajerski. No i proszę Państwa, emocje w dalszym ciągu rosną, a przewaga Tomiejskiego Apatora po prostu już się skończyła. W tym momencie zespół gości Sparta obejmuje dwupunktowe prowadzenie w par młodzieżowych w kraju. Podwójne zwycięstwo i to zwycięstwo, które w zasadzie wrocławianom przyszło bez trudu, a to na skutek tych kłopotów z motocyklem Tomka Bajerskiego. Myślę, że gdyby jawa Tomasza spisywała się tak jak w poprzednich wyścigach, to przebieg tego wyścigu mógłby być zupełnie inny. A teraz wielka radość w sektorze zajmowanym przez kibiców wrocławskich. Chyba jednych z najlepszych kibiców wrocławskich w kraju. To bardzo zorganizowana grupa, wyposażona, jeśli tak można powiedzieć, w żółto-czerwone flagi. Są to flagi w kolorach klubowych właśnie Sparty Wrocław. Mało tego, kibice Sparty mają również szaliki, czapeczki. No i są z własnych doświadczeń, mogę powiedzieć, niezwykle sympatyczni. Oczywiście równie sympatyczni są kibice toruńscy, no ale w sektorze zajmowanym przez tych najbardziej zaciekłych, zajadłych toruńskich kibiców w tej chwili cisza. Są chyba zaskoczeni takim obrotem sprawy. Zawodnicy pojawią się już na torze. Czekamy jeszcze na zawodnika Sparty, który za chwileczkę powinien pojawić się na torze. To będzie Krzysztof Jankowski, który zastąpi zapisanego w nominalnym składzie Krzysztofa Zielińskiego. W żółtym, Krzysztof Kuczwalski w niebieskim i Krzysztof Jankowski w białym. Wszyscy zawodnicy. Tomy Knudsen, Mirosław Kowalik za nim. Krzysztof Kuczwalski przez moment jakby zajął się Krzysztofem Jankowskim. No ale wrocławianin wyprzedził zawodnika toruńskiego Apatora. No i teraz muszą ze sobą skończyć walkę o jeden punkt. A Tomy Knudsen będzie chyba miał za moment trochę kłopotów z Mirosławem Kowalikiem. Taką mam nadzieję, gdyż widzę, że Mirosław Kowalik zbliża się do Duńczyka. Szeroko jedzie Tomy Knudsen. Mirek Kowalik mógłby to wykorzystać. Po zewnętrznej spróbował przed momentem Kowalik. Nadal jednak Tomy Knudsen prowadzi. To teraz, panie Mirosławie, czas na wewnętrzną. Krzysztof Kuczwalski na trzeciej pozycji. No i teraz po wewnętrznej. Słyszą Państwo te owacje. Trochę za późno chyba na ten atak. Może jednak się uda. Nie, proszę Państwa. Tomy Knudsen 3 punkty, Mirosław Kowalik 2. Krzysztof Kuczwalski 1 punkt i bez punktu Krzysztof Jankowski. No, fantastyczne widowisko w tym biegu stworzyli i Tomy Knudsen i Mirosław Kowalik. Przez 3 okrążenia. Wspaniała walka. Walka prowadzona fair. Tym przy parkingu dla sprzętu zbyt szeroko. Wykorzystał to bezwzględnie Krzysztof Kuczwalski. No i pewnie dowiózł jeden punkt. No ale niestety, zaledwie remis i cały czas wrocławianie prowadzą w dzisiejszym spotkaniu 25 do 23. Jacek Krzyżaniak z pierwszego pola startowego, Wojciech Załuski na drugim, Tomasz Bajerski zastępujący Sławomira Derwińskiego i Piotr Baron w kasku białym. Jacek Krzyżaniak, ale Wojciech Załuski tym razem, proszę Państwa, znakomicie. No i Piotr Baron, po wewnętrznej Jacek Krzyżaniak. Na razie górą wrocławianie, trochę podniosło przednie koło motocykla Piotra Barona, opanował sytuację, no ale nie zmienia to faktu, że obaj zawodnicy Sparty Polsat Wrocław na prowadzeniu i na razie prowadzą na 5 do 1. Teraz Jacek Krzyżaniak powinien wejść w środek blisko siebie,
przez moment niebezpiecznie było, nie udał się ten atak. Nadal Jacek Krzyżaniak na trzeciej pozycji, Piotr Baron, za nim Wojciech Załuski. No i jeszcze nie, teraz Jacek skrócił, ale znów kolejny atak nie przynosi powodzenia. No i proszę Państwa, będziemy świadkami podwójnego zwycięstwa gości. Piotr Baron, 3 punkty, 2 punkty dla Wojciecha Załuskiego, 1 punkt dla Jacka Krzyżaniaka, no i Tomasz Bajerski bez punktu. Tomasz Bajerski już zjechał do parkingu, wyraźnie zdegustowany takim przebiegiem walki na torze. Proszę Państwa, a w białym i Mirosław Kowalik, najlepszy zawodnik w swoim zespole. No i lepiej, panie Tomaszu, teraz lepiej. Kłopoty miał Mirosław Kowalik, jest na czwartej pozycji, ale sądzę, że za moment przeciśnie się. Dobrze, bardzo dobrze pojechał Tomek Bajerski. Wreszcie wyszedł mu ten start, zajął tuż po wejściu w pierwszy wiraż, pierwszą lokatę. No i teraz Mirosław Kowalik, czy przedostanie się na trzecią pozycję? Tak jest, siłą impetu mógłby nawet pokusić się o drugie miejsce, ale jeszcze za wcześnie. Prowadzi Tomasz Bajerski. Na drugim miejscu Dariusz Śledź, trzeci Mirosław Kowalik i czwarty, dopiero czwarty Piotr Protasiewicz, co jest chyba swego rodzaju niespodzianką. Ogląda się Dariusz Śledź, jakby chciał pomóc swojemu koledze, który zajmuje w tym momencie ostatnie miejsce. No i czy uda się atak Mirosława Kowalika? Tak jest, proszę Państwa. A więc zapowiadało się całkiem nieciekawie. Najważniejsze, że skończyło się znakomicie. Tomasz Bajerski, 3 punkty, 2 punkty dla Mirosława Kowalika, 1 punkt dla Dariusza Śledzia i Piotr Protasiewicz bez punktu w zespole toruńskiego Apatora. Tutaj, proszę Państwa, było, powiedzmy, mniej więcej średnio. Tomasz Bajerski z przodu, ale Mirosław Kowalik zepchnięty na zewnętrze toru na ostatniej pozycji. A potem widzieliśmy, znakomitym atakiem popisał się Mirosław Kowalik. W efekcie dało to parze toruńskiej podwójne zwycięstwo, 5 do 1. A może, proszę Państwa, 11. Piotr Baron w kasku białym, Mark Loram w czerwonym, Wojciech Załuski w żółtym i Wiesław Jaguś w niebieskim. Dobrze, bardzo dobrze Mark Loram. Jeszcze lepiej wydawało się, proszę Państwa, Wiesław Jaguś. Znakomicie Wiesław Jaguś po zewnętrznej zachował się prawie jak profesor. No, miałem wrażenie, że on wszystko obserwuje. Patrzy w lewą stronę i wszystkich dogląda tylko, żeby się nic nie przytrafiło. Wiesław Jaguś na prowadzeniu. No a Mark Loram, proszę Państwa, niestety na czwartej pozycji, ale znając ambicje tego zawodnika, siłę jego motocykla, możemy przypuszczać, że będzie przesuwał się do przodu Wiesław Jaguś. Teraz to on rozdaje karty, to on ogląda się, gdzie jest jego partner, a wydawało się, że to właśnie miało być odwrotnie. Wiesław Jaguś, Mark Loram teraz ma szansę na prostej, ale jednocześnie z Wrocławian Piotr Baron zbliżył się do Wiesława Jagusia. Może to być trochę niebezpieczne. Nadal jednak Wiesław Jaguś prowadzi, Baron drugi, no i Mark Loram, żeby się na mnie zakopał. Teraz na prostej, na wieżę prędkości, no jest szansa wziąć po wewnętrznej. Ostatnia nadzieja. Niestety, proszę Państwa, 3 punkty dla Wiesława Jagusia, 2 dla Piotra Barona, 1 dla Marka Lorama i bez punktu Wojciech Załuski. No i proszę Państwa, już w tej chwili można powiedzieć bez najmniejszej przesady, że postawa w dzisiejszym spotkaniu Marka Lorama naprawdę jest wielką, wielką niespodzianką in minus. Prawda, w zespole toruńskiego Apatora nie ma liderów. To jest zespół równych zawodników i chyba w tym tkwi jego siła. Protasiewicza w białym, Jacka Krzyżaniaka w czerwonym i Dariusza Śledzia w żółtym. Znów znakomity start Piotra Protasiewicza i dwaj Wrocławianie na przedzie. Piotr Protasiewicz i Dariusz Śledź. Wiesław Jaguś zajmuje w tej chwili trzecią pozycję. Jacek Krzyżaniak ostatni. Wydaje mi się, że pogubili się Torunianie. Chociaż Wiesław Jaguś może teraz zechce zaatakować. Piotr Protasiewicz ogląda się, jakby był niepewny tej swojej lokaty drugiej w tej chwili.
Dariusz Śleć na prowadzeniu. Piotr Protasiewicz drugi. No wydaje się, że jest szansa, ale trzeba zaatakować. No może teraz po wewnętrznej. Nadal wrocławianie jadą na 5-1. Bieg zatem bez większych emocji. Od początku prowadzili wrocławianie i oni też zakończą w takiej kolejności wyścig. 3 punkty dla Dariusza Śledzia, 2 dla Piotra Protasiewicza, 1 punkt dla Wiesława Jagusia i Jacek Krzyżaniak tym razem bez punktu. No i proszę Państwa, jakby troszeczkę rozdrażnieni tym, co powiedziałem, Dariusz Śledź i Piotr Protasiewicz znów znakomicie pojechali parą, chociaż na ostatnim okrążeniu już Dariusz Śledź nie oglądał się na Piotra Protasiewicza. Derdziński Lech, Loran i Knudsen. Loran i Knudsen bardzo blisko siebie. Zdefektował motocykl Lechowi, nie bierze on udziału w walce. No a tam dwaj Torunianie byli blisko siebie, wykorzystał to Tomi Knudsen. I jak na razie ratuje dla swojej pary remis. Chyba że Mark Loran się obudzi. Mocno harczy motocykl Zbigniewa Lecha. Zjechał w tej chwili z toru, nie bierze udziału w walce. No a Mark Loram zbliża się z każdym okrążeniem do Tomi Knudsena. Tylko że nie chodzi o to, żeby się zbliżać, a chodzi o to, żeby prześcignąć. Teraz po wewnętrznej, jednak po szerokiej. Tomi Knudsen i Mark Loram bardzo blisko siebie. Nie zostawił zbyt wiele miejsca Markowi Loramowi Knudsen. Ale nie uląkł się Loram teraz. Jeszcze jedna szansa. Coraz bliżej Duńczyka zawodnik toruńskiego Apatora. Czy uda mu się zdobyć 3 punkty? Nie. Tomi Knudsen zwycięża. Mark Loram 2 punkty. Sławomir Derdziński 1. Kolejny bieg remisowy 3-3. I przed biegami nominowane, nie proszę Państwa, 4 punkty. 4 punkty przewagi wrocławian, a tutaj przez moment znów bardzo nieprzyjemnie to wszystko wyglądało. Posypały się jakieś przedmioty na tor. No, po raz kolejny toruńscy kibice dowodzą, że nie potrafią trzymać nerwów na wodzy. Za Tomi Knudsenem, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, a myślę, że należało. Mark Loram w tym biegu jechał na motocyklu Mirosława Kowalika. Na tej jawie z leżącym silnikiem, na której normalnie startuje Mirosław Kowalik, w tym biegu wystartował Tomi Knudsen. No i cóż, no to tak już jest, proszę Państwa, że kiedy zawodnik dosiada cudzego motocykla, to nie jest w pełni w stanie skorzystać z jego możliwości. Po prostu zwyciężą goście, będzie już dużo wiadomo. Jeśli wygrają Torunianie, nie będzie jeszcze tak pewnej sytuacji. 41-37. Niemal w tym samym momencie wystartowali wszyscy zawodnicy. Tomasz Bajerski jeszcze drugi. Teraz Jacek Krzyżaniak na drugą pozycję przedostał się. Jedzie tuż za Piotrem Baronem. Jeśli ten wyścig zakończy się remisem, to będzie szansa, proszę Państwa, na remis w spotkaniu, ale wtedy ostatni wyścig trzeba by wygrać podwójnie. Więc chyba z dwojga złego lepiej wygrać w wyścigu 14. Prowadzi Piotr Baron, drugi jest Jacek Krzyżaniak, trzeci Tomasz Bajerski, Dariusz Śledź na czwartym miejscu. Nadal bez zmian, Piotr Baron jest daleko z przodu. Wydaje się, że ani Jacek Krzyżaniak, ani Tomasz Bajerski nie dojdą wrocławianina. No i tak się, proszę Państwa, też stanie. Piotr Baron 3 punkty, Jacek Krzyżaniak 2, 1 punkt dla Tomasza Bajerskiego, bez punktu Dariusz Śledź. Bieg remisowy 3-3 i po 14 wyścigach 44-40 prowadzą goście. No a tu w parkingu przed chwilą wielka radość wrocławian, bo w tym momencie, proszę Państwa, praktycznie już zespół gości meczu przegrać nie może. Jak cieszą się wrocławianie, chociaż remis do tej pory, nie mówiliśmy o tym, ale remis, którym ewentualnie zakończyłoby się spotkanie, niczego nie przesądza, niczego nie rozstrzega. Cieszą się kibice wrocławscy, trochę skonsternowani. A to przecież jeszcze nic pewnego. Wystarczy przegrać podwójnie.
i zamiast zwycięstwa będzie tylko remis. Jeszcze jedno kółko. A tutaj w parkingu trener zespołu Wrocław. Tomek Knudsen tym razem się ociąga. Jeszcze jedno kółeczko. Teraz mam wrażenie, wszyscy gotowi. Taśma w górze. Znakomicie tym razem Mark Loram, ale szybszy był jednak Tomek Knudsen. On, oj, przewrócił się, proszę Państwa, przewrócił się Piotr Protasiewicz. Oczywiście wyścig przerwany, któryś z zawodników toruńskich najechał, bądź to na motocykl Piotra Protasiewicza. Oczywiście o takich rzeczach się nie dyskutuje, no ale często sędziowie nadużywają tego przywileju powtórzenia biegu w czteroosobowym składzie. A my mamy okazję zobaczyć, jak doszło do upadku Piotra Protasiewicza. Tak jest. Była to decyzja słuszna. Jedynym winowajcą tego karambolu był sam Piotr Protasiewicz. A ja nie dokończyłem myśli. Bardzo często, jak mówiłem, przepis mówi jednoznacznie, że tylko wtedy, kiedy nie można ustalić winowajcy przerwania wyścigu, ten bieg może być powtórzony w czteroosobowym składzie. W przeciwnym wypadku sprawca przerwania wyścigu zostaje wykluczony. Piotr Protasiewicz wraca z pewnością niepocieszony do parkingu. Niepotrzebnie w jego kierunku padały jakieś przy dobrej sytuacji. Są i Kowalik, i Mark Loram. Mają możliwość strategicznego podejścia do tego wyścigu. Mogą wybrać tor jazdy, zostawić mało miejsca Knudsenowi. Jak zrobią, zobaczymy za moment. I znów lepszy Tomek Knudsen, bardzo blisko siebie. I Mark Loram, i Tomek Knudsen. Proszę Państwa, wydaje mi się, że winowajcą był Tomek Knudsen. To on zajechał drogę Markowi Loramowi. Mark Loram podchodzi do Tomek Knudsena, spogląda na niego. No i proszę Państwa, zdaje się, że przepowiedziałem to. Nie jest istotne w tej chwili, że Tomek Knudsen zostaje wykluczony. Istotne jest to, czy nic groźnego mu się nie stało. Na tor wjeżdża karetka, Tomek Knudsen nadal na torze. 15 wyścigu wykluczony. Wydaje się, że jest to decyzja słuszna, albowiem, jak powiedziałem, winowajcą był z całą pewnością Tomek Knudsen. Ale proszę Państwa, jesteśmy zaniepokojeni o stan zdrowia Duńczyka. Nadal leży na torze. Punktem 45 do 44. Nie wiemy, proszę Państwa, nadal, jak czuje się Tomek Knudsen. A ja z decyzjami sędziego, proszę Państwa, się nie dyskutuję. Tam i przewinienie, zwłaszcza przewinienie Knudsena było ewidentne. Szczepili się zawodnicy motocyklami. No ale istnieje jeszcze jedna możliwość, proszę Państwa. Oczywiście również czysto teoretyczna. Czysto teoretyczna możliwość, mianowicie któryś z Torunian może biegu nie ukończyć, ale ja, proszę Państwa, odnoszę wrażenie, że w tego typu spotkaniu, w spotkaniu na szczycie, w spotkaniu niezwykle ważnym, w którym, jak już mówiłem, może zadecydować się tytuł mistrza Polski, do takich decyzji chyba nie powinno dochodzić. Jeszcze raz podkreślam, z decyzjami sędziego się nie dyskutuje, ale chyba wszyscy wolelibyśmy, żeby cała ta historia rozstrzygała się na torze w sportowej walce. A my mamy okazję zobaczyć jeszcze raz, jak doszło do upadku. Tomek Knudsen zczepił się motocyklem z Markiem Loramem. Obaj upadli. No, ale Tomek Knudsen nie podniósł się. Że któryś z zawodników toruńskich nie ukończy biegu i wtedy zupełnie inny obrót przybrałyby sprawy, no ale miejmy nadzieję, że nic takiego się nie zdarzy. Cudem, proszę Państwa, cudem, tak chyba można powiedzieć, Torunianie prawie już ten mecz wygrali. Zawodnicy wrocławscy chcą zaprotestować, chcieli wejść na tor. Zamieszanie, niepotrzebny tłok w parkingu. Chcieli w ten sposób zaprotestować. Pamiętają Państwo ten protest, pamiętny protest na turnieju Camel Cup Adama Łabęckiego. Myślę, że w ten sposób chcieli
wrocławianie zaprotestować. Teraz tutaj doszło do niepotrzebnych przepychanek, do niepotrzebnych szaleństw. A dwaj torunianie już wystartowali, już jadą. Zbyt wielu ludzi w parkingu, proszę Państwa. Zbyt wielu ludzi w parkingu, zbyt wielkie, niepotrzebne zamieszanie. Się prowadzi Mark Loram, drugi Mirosław Kowalik, ale nie jest to istotne. Widziałem tam, doszło w parkingu do szarpaniny. Prezes Andrzej Rusko. Wiadomo już, że 5-0 za moment zwyciężą zawodnicy Apatora Elektrimu Toruń. 3 punkty zdobędzie Mark Loram. Będzie to jego jedyne dzisiaj zwycięstwo. 2 punkty zapisujemy Mirosławowi Kowalikowi. 5-0 w wyścigu 15 i całe dzisiejsze emocjonujące spotkanie kończy się rezultatem 45-44 dla toruńskiego Apatora. Szał radości na trybunach, szał radości w parkingu, ale chyba pewien niesmak, pewien niedosyt po tym zwycięstwie pozostał. Jak już mówiłem, wrocławianie nie chcieli nic mówić po tej decyzji sędziego. Jeszcze nigdy nie widziałem meczu, w którym w ostatnim biegu, który decyduje o ostatecznym wyniku, wystartowało tylko 2 zawodników jednej drużyny. Załuski 4 punkty, Zbigniew Lech 1 punkt, Dariusz Leć 7, Piotr Protasiewicz 10, Piotr Baron 11 i Krzysztof Jankowski punktu nie zdobył. Oddaję głos do parkingu. Halo, Jerzy Kamiński. A w parkingu Tomek Knudsen i Mark Loram wyjaśniają sobie, a przynajmniej przed chwilą wyjaśniali całą tę sytuację, w której obaj leżeli na torze. Myślę, że niepotrzebnie doszło tam do jakichś przepychanek, do rękoczynów.